Okej, witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek z kanału Normalnie Nienormalny. Tu nazwę najprawdopodobniej niedługo zmienię, tak się zastanawiam właśnie nad zmianą nazwy kanału. Ale dobra, w każdym razie też chciałbym Wam powiedzieć, że to, co w tej chwili widzicie, to jest misja, która mi się nie za bardzo udała i chciałbym po prostu to rozpocząć od początku. Nie udało mi się tego porządnie nagrać, ponieważ sfailowałem dosyć ostro. No i cóż, zaczynamy od początku. I dobra. Witamy w Banpo. Minęło wiele lat, a osada rozwinęła się w spore miasto. Mieszkańcy są podekscytowani. Odkryto nowe źródło pożywienia – proso. Jako członek starszyzny musisz zaplanować budowę farm, na których będzie się uprawiać zboże. Możesz też wybudować farmy konopi. Ich włókna doskonale nadają się na odzież, choć nie tylko. Dobra, no i zaczynamy właśnie tą misję. Spierdzieliłem, ale tak naprawdę bardzo mało co zrobiłem. Wtedy to, co widzieliście, to było po prostu rozpoczęcie misji, którą zacząłem przedtem, ale chciałem wam jeszcze po prostu dograć wstęp. Ponownie nagrywam w oknie. No i dobra. Tak jak słyszeliście, mamy możliwość rozwijania w tej chwili rolnictwa. Kolejną misją będzie rozwijanie rolnictwa. No i cóż, mamy teraz do wyboru. Mamy teraz udostępnione, nie do wyboru. Mamy teraz udostępnione dwa rodzaje upraw. Mamy teraz uprawę konopi i prosa. W tym momencie plantacje dostarczają nam tak naprawdę właśnie prosa. Czyli po prostu takiego jakby, to jest uznawane jako zwykłe zboże. Natomiast konopie są uznawane już za rośliny, dla których potrzebna jest inny rodzaj plantacji, inny rodzaj po prostu budynku gospodarczego. Tak więc, dobra. Co my tutaj możemy zrobić? Mógłbym w sumie gdzieś tutaj zbudować tą farmę konopi. Tak, tutaj zbudujemy sobie farmę konopi. Potem zajmiemy się urozmaiceniem pożywienia. Tak, mówię o konopi, a robię proso. Super. Debilem być tą mną być. Dobra. Ej. Dobra, w porządku. Myślałem, że coś się znowu skopało, ale nie. Okej. Dobra, no i panowie tutaj się bawią z konopiami, nie ze zbożem. Dobra. Konopie. Z tego co... Zaraz, to były chyba na trzy kratki, tak? Chyba tak. Tak więc raz, dwa, trzy. I tu powinno być dobrze. Tak. Kurde mać, znowu konopie. Proso. Chodzi mi oczywiście o proso. Dobra. Okej. Z tego co ogarniam... Aha! Wy teraz idziecie. To w porządku. Myślałem, że nie. Okej. Na razie nie będziemy zapełniać etatów pracowników. Chyba nawet nie ma takich wymogów w tej chwili. Jest 18 na 18 potrzebnych. Okej, w porządku. Poprawa standardu tego domu nie jest możliwa. Aha, rozumiem. Czyli, że to obniża standard. To... Dobra. Aha, pokażę wam jeszcze coś ciekawego. Są ogrody, prawda? I ogarnijcie, jest coś takiego. Teraz sobie o tym właśnie przypomniałem, że można coś takiego zrobić. Tak, wydaje kasę na ogrody. Super. O właśnie, widzicie? Jeżeli zmieniacie po prostu wygląd jakiegoś miejsca, to też budynki podwyższają po prostu swój poziom, no nie wiem,
estetyki, też może tak to można nazwać. Tak więc studnia tak teraz wygląda, a tutaj za to nie możemy tego zrobić ze względu na to, że młyn tutaj postawiliśmy, a młyn obniża nam po prostu wartość estetyczną. Dzisiejsze menu, zupa mięsna. Dobra, tutaj pracują przy prosie. Tu konopie, aha, a konopie potrzebują magazynu swojego. Magazyn konopi zrobimy tutaj. O, i ładnie. Wtedy sfejlowałem przede wszystkim dlatego, że nie wiedziałem, że trzeba blisko uprawy postawić właśnie magazyn, dlatego że po prostu w ten sposób straciłem ładunek po prostu właśnie konopi. Poza tym było też trochę za daleko od rynku i to spowodowało dosyć duży problem. Dobra, zupa mięsna. Okej. Ale czemu tylko mięso? Czy... Aha! To oni potrzebują jeszcze innego młynu. Rozumiem. Czyli tutaj postawimy młyn i powinni być zadowoleni. O! Odblokowali się. W porządku, całe szczęście. Nie pozyskuj 16, tylko pozyskaj 32 i pozyskaj też 32. I okej. Nie musi być tak blisko. Tak więc zburzymy sobie ten młyn. Dobra. Dobra, okej. W porządku. Zwiększa się tutaj pojemność naszych budynków mieszkalnych. Ślicznie, ślicznie, naprawdę ładnie. Przydałby się sklep z konopiami, nie sądzicie? Ja też tak uważam. Kurde, znowu ten sam problem. Ciągle zapominam, którymi przyciskami się steruje tutaj, operuje właśnie w grze. Dobra, ja tutaj widzę tylko kamień w ogóle tylko. Nie ma żadnego metalu, tak więc chyba tutaj w tej misji jeszcze nie nauczymy się operować metalami, nie nauczymy się obróbki metali. Ludzie nie czczą należycie swoich przodków. Na nasze miasto może spaść nieszczęście. Ja wiem, co można zrobić. Możemy zrobić... O, ładnie. Nuwa. Tak, o to mi chodziło właśnie, żeby złożyć jej troszkę po prostu jedzenia. Wielki dar. Tak. Zadowolony. Bogowie są zadowoleni. Ludzie nie czczą należycie swoich przodków. Na nasze miasto może spaść nieszczęście. Zaraz zmienisz zdanie, nie narzekaj, kobieto. Tu wydzielam sobie do końca gry. Tak mi się wydaje, że tutaj na dole będziemy mogli to wydzielić na właśnie miejsca przeznaczone na uprawy i tak dalej. Tak mi się wydaje, że to będzie akurat dobre rozwiązanie. Dlatego też tutaj sobie być może zrobimy kolejną plantację. I tym razem niech stracę troszkę. Niech stracę. Mogę ją postawić tutaj, chociaż nie mam pojęcia, czy będę akurat musiał tak dotkliwie tracić na tym. Bo tutaj troszkę miejsca po prostu przeznaczonego pod uprawę bym stracił, gdybym tutaj gdzieś wybudował w tym miejscu, na tym zakończeniu mapy, teraz sobie tą farmę. Ale tak się zastanawiam...
Nie, nie będę ryzykował. Nie ma to żadnego sensu. A mógłbym coś schrzanić. Tego niestety... Tego nie chcę. O! Gratulacje. Pod twoimi mądrymi rządami mieszkańcy osady opanowali nową gałąź rolnictwa. Dzięki tobie ich domy stały się bardziej wygodne. Fajnie, no to bardzo ciekawie, bardzo się cieszę. A my skończymy odcinek. Chciałem wybudować jeszcze tą farmę, ale co tam, w następnym odcinku to się zrobi. Ja się z wami żegnam w takim razie. Na razie trzymajcie się, no i cześć. Widzimy się w następnym materiale.